Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Ja ledwo żyję. Wszystko moje jeszcze śpi. Mój głos, moje oczy, moje ręce. Tutaj jest mój widok z okna. Oto wschodnie okno. Tak, słońca nie ma, jest za chmurami. Ptaki dzisiaj kranki śpiewały, pokrzykiwały. Tak, tutaj jest 30-40 metrów od lasu. Jesteśmy na takim osiedlu, które w XV wieku zostało zbudowane pośrodku starego boru. Tak, i oto jaki widok będzie mnie witał codziennie. Ale jestem wymęczona. O, jestem w kuchni teraz. Tutaj jest przede mną, to jest wiśnia. Jak widzę, to jest wiśnia, tutaj, o tu. Tutaj jest wiśnia, a tam dalej jest... Hej, ptaki! Tam dalej jest jabłoń stara. Tak. No i tu jest ogród, który można zadbać. To jest wszystko zimowe jeszcze. Także, kochani moi, to jest mój widok ze wschodniego okna. O tak. Wiosną będzie pięknie, ponieważ tutaj dzieci mają jakieś, o, w oddali osiedle widać. A najważniejsze, że są sosny, prześliczne. Spróbuję zbliżyć. Hej, sosny, pokażcie się. O tak, spójrzcie, kochani, jeszcze dłużej. Jakże ja kocham las. O, słyszycie? Oj, tam poleciał kranek jeden. Cześć! Cześć, cześć! Gadają ze sobą, pokrzykują. I to be... O tak! Kochani, jestem tak zmęczona. Opowiem innym razem o wszystkich przygodach, perypetiach. A na razie cieszmy oczy, właśnie, o, tam ganiają ptaki. O tak, o tak. Tak, niedzielny poranek. Ile pracy, ile wszystkiego nowego, ale Artur ma kolana pozdzierane do krwi. Tak, tak, tyle było tego przeprowadzania. Przeprowadzaliśmy się do północy, 23, do północy, panowie z przeprowadzki. Okazali świętą cierpliwość. Dwa razy przyjeżdżali tam. I dlatego było, jejku, mówię wam, ile tych rzeczy, kartonów, szczególnie Artura. Tak, Artura. No, rzeczy, które są w pracy potrzebne. O tak, widzicie? Ja zaraz pójdę. Może już wystarczy, dobrze? Także o, oto co widzę, kochani. Oddalam teraz, kiedy budzę się rano, wchodzę do kuchni. No i właśnie. Jest mały sadek, malutki sadek tutaj, a najważniejsze, że jest sosnowy las. Lecę na zachodnie okno, dobra? O tak, tak, będziecie gadać ze mną. Tak, idę dalej, na zachód. Kochani, a zachodnia strona jest ponuro, ciemno. O, właśnie. A tutaj jest uliczka i mieszkamy w drugiej części lasu. Czyli to jest w środku, można powiedzieć, las. A to, co jest na zachodnim oknie. Widzicie, tak to wygląda. Cześć, ptaki, cześć. O, leci ptak, o tak. I jeszcze bliżej, popatrzcie. To jest bliziutko. Także niedzielny poranek. I właśnie tak, jest minus, jest 1 stopień Celsjusza. Na razie mamy szczęście, że nie padał śnieg, ani wiatru nie było podczas przeprowadzki. No i co? Do następnego spotkania. O tak, a tutaj, kochani, stoi nasze auto. O tutaj, za płotem. O, cześć auto, jak ci tam jest? O tak. No to co? Do następnego spotkania, kochani. Trzymajcie się, cześć. Cześć. O, tutaj jeszcze pokażę wam właśnie na oknie. Już zamknęłam okno. Tutaj już roślinki mają swoje miejsce.
O tak, tu szczypior, tutaj jeszcze płatki róż z Różanej Doliny wkopałam w kopie tutaj właśnie w donicę. O tak, są płatki róż i słoneczników. Tak, i tutaj będzie rośnie czosnek, tak? O, o zobaczcie tutaj. O, o tak, 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 tak. Widzicie płatki róż? O tak, ja jeszcze śpię. A tutaj koparek jest na oknie. Także jest i mięta, i mięta. Wszystko na oknie, tak. Tam za oknem będę miała balustradkę, już jest ławka nasza. O, i tam. To już za szyby patrzymy na to, co widzimy. Mamo, powiedz cześć tylko, mama śpi jeszcze. Powiedz cześć wszystkim. I dla Tomotugu, i dla Ewy, i dla Marka, dla wszystkich. Powiedz cześć. No. Witam, Tomotugo, cześć. Cześć. Ewa. Tak, Ewa wszystkich. Mama jeszcze śpi. Do następnego spotkania.